Cześć moi drodzy, to już prawie 2 lata od ostatnich zagadek, które pojawiały się na moim kanale, a było ich bardzo, bardzo dużo. Dlaczego z nich zrezygnowałem? Bo większość została demonetyzowana, klajmowana i wyrzucało mi w ogóle filmy z YouTube'a. To jest niedobre, ale dzisiaj udało się ominąć ten schemat YouTube'owy i wracamy do zagadek na kanale. I to 99% zagadek, których ludzie nie potrafią rozwiązać. Także sprawdźmy, czy to jest naprawdę takie ciężkie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Ultradesk, która zapewni wam dostęp do ciekawych rozwiązań związanych z biurkami, fotelami gamingowymi czy jakimiś akcesoriami. Jeżeli szukasz wymarzonego biurka, fotela gamingowego czy jakichś akcesoriów, mistrzu, no to firma Ultradesk jest właśnie dla ciebie. A z okazji zbliżającego się Black Friday bacznie obserwujcie stronę www.ultradesk.pl, bo będą tam super rabaty na poszczególne rzeczy. Także my wracamy do odcinka, a wy, mistrze, link znajdziecie w opisie. Wpadajcie, zobaczcie i szukajcie okazji na Black Friday. George, jest o jedno pytanie tylko od wygrania milionerów i spełnienia swojego marzenia. Brawa dla George'a! Myśli o tym, żeby wygrać ten milion, nie do końca. Może to się udać, zobaczymy. I jest w TV show, i jest Hubert Urbański, oczywiście milionerze, proszę bardzo. Musisz powiedzieć ostatecznie, definitywnie, żeby wygrać, żeby wszystko się skończyło. No i Hubert, co tam masz do powiedzenia? Otworzył ci się parachut. Ja zaangielszczam wszystko. I musisz spać w jedno miejsce i musisz wybrać to miejsce, na które chcesz spać. Mamy ABCD, czyli 4 opcje prawdopodobnie do wyboru i postanówmy, że my jesteśmy tą osobą. Czyli jesteśmy w lesie deszczowym Rainforest, w pełnym trujących insektów. No na pewno nie chcielibyśmy wskoczyć do czegoś takiego. A Deepwell, czyli dziewczynka z ringa. Na chwilę czujemy się jak Samara Morgan, ale jest tak głęboko, że nigdy więcej nie możesz się wspiąć do góry. Proste. Wspaść do eruptującego wulkanu, to nie mielibyśmy miliona. Bez sensu. Tylko odpowiedź D jest prawidłowa. Gorąca pustynia w Irlandii bez wody. W Irlandii nie ma pustyń! Co ty ze mnie jaja robisz? Także olimpiada z geografii pomogła i gorąca pustynia w Irlandii nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Brawo, już teraz możemy bić brawo. Nawet nie muszę patrzeć na odpowiedź. Wygrałem milion i jest idealnie. To było troszeczkę podchwytliwe pytanie, ale nie mogliśmy się na tym przejechać. No pewnie, że tak. Jaka pustynia w Irlandii? To by było w ogóle szaleństwo. Terry nie miał przyjaciół. Super się zaczyna. Niech będzie. Czyli mamy tutaj jakąś prawdopodobnie ciężką zagadkę. Czyli dzieci znęcali się nad nim w szkole i go bulowali. Czyli ignorowali go. Nie zwracali na niego uwagi i też bulowali go. Zakochał się w Sally. Od prawie roku był zakochany w Sally. No dobra, czyli Sally Mali, proszę bardzo, rysował serduszka, ale nigdy jej nie dał. Ona mu też nie dała swoją drogą serduszka. Oczywiście zaprosił ją na bal maturalny, ale powiedziała, że nie jest zainteresowana, ponieważ jest Squabble Copem. Squabble Cop, taki youtuber, na pewno kojarzycie, zagraniczny. Jerry był bardzo zniesmaczony, zapsetowany. No i było to dla niego bardzo przykre. Pewnej nocy Sally wracała do domu i pewnie zaatakował ją z zemsty George, a właściwie 3 innych gości zaatakowało ją. Chcieli od niej pieniądze mieć, zabrać jej, całą torebkę trzeba było jej zabrać, a nie tylko pieniądze. Ona była przerażona, zaczerwieniła się na twarzy i miała pieprzyka w pępku, to jest niesamowite, bo nie miała żadnego hajsu. No i teraz się zacznie, jak próbujesz walczyć, a nie masz hajsu, to są problemy. I ona nie wiedziała, co zrobić, oni doskonale prawdopodobnie wiedzieli. Próbowała zadzwonić na 911, czyli zdążyła wyciągnąć telefon, mogła im zapłacić blikiem, jakby mieli przy sobie gdzieś tam terminal albo cokolwiek. Zabrali jej telefon z rąk. I Jerry akurat dziwnym trafem wracał do domu tego samego czasu. Oj, Jerry, chyba wiem, o co tu chodzi. Wiem, o co tu chodzi. Czy ty to ustawiłeś? On widział właśnie, co się wydarzy, podbiegł do niej jak najszybciej i pewnie złożył 3 typów jak Murański, który niedawno dał popis właśnie na Fame MMA. Zabieraj ręce od niej. Ale Murański dał dupy, co? Powiem wam szczerze, że jest taki bajkopisarz. Myślałem, że Rafatus był bajkopisarzem, ale to jest niesamowite. Naklepał im i oni uciekli. Cały gang, goście z nożem, on im naklepał. I podbiegł do niej, ale ona nie była zadowolona. Odejdź, Jerry, to było głupie. No, czyli pewnie to ustawił i ona... wiedziała o tym. Dlaczego Sally to zrobiła? Bo pewnie wiedziała, że to są jego koledzy, chociaż nie miał kolegów. Ale może mieli jego czapkę, albo jego coś tam. Czyli wiedziała, że to był podstęp. Bo... Nie uderzaj mnie, Jerry, powiedział jeden z gości. Aha, czyli nie znał jego imienia i powiedział: nie uderzaj mnie, Jerry. Ale debil, zepsuli mu po prostu wszystko. Kali zadzwoniła na policję. Do męża czy do kogo? Jak jej przyjaciel został zaatakowany, dobrze widzieć. Skuli żyła w countryside, czyli gdzieś tam na wsi, prawda, za białym płotkiem, w angielskim domu. Przyszła do domu tego ranka, żeby zabrać go do szpitala. A dlaczego? Co mu się stało, że musiała go zabrać do szpitala? Zobaczył jakiegoś mężczyznę, który wyciągał rękę i postanowili się zatrzymać, żeby go zabrać. Jego czy jego walizkę, to jest bardzo ważne. Pullover, czyli Mulder. Niech będzie Mulder. Czyli wysiadł z samochodu, żeby mu pomóc, a
załadował jego walizę czerwoną, miał na tyle miejsca, bardzo szeroki bagażnik swoją drogą i bardzo dużo rzeczy się mieści w sedanie swoją drogą. To jest trochę niesamowite. Gościu go uderzył maczugą, Olivii Brazil, i uciekł dalej, a policman wysłuchał z kuli, to była ustawiona akcja jakaś, to jest porąbane. I aresztował ją! Za co ją aresztował? Bo w środku nie było walizy? O co tutaj chodzi? Czy ona to ustawiła? Why? Because bigos. No przecież, że tak. Just bigos. Nie było czerwonej walizki w samochodzie. Jaka ta zagadka, powiem wam. Czyli nie mógł jej nikt uderzyć, ponieważ żadnego dziwnego typa tam nie było. Kurde, to było nawiązanie do tej akcji z tą influencerką, która gdzieś tam kopła w kalendarz. Nie chcę tutaj za bardzo o tym mówić, ale no sama zagadka troszeczkę, wydaje mi się, do tego nawiązuje. Gdzie jej facet został oskarżony o to, że gdzieś tam coś jej zrobił, nie? Dramat w zoo. W zoo, w sensie, nieważne. Policjant był ubrany, a biegł, próbował złapać zbiega. Który wbiegł do zoo, proszę bardzo. Ale oni biegli, to chyba szli tym topami. Byli, o nie, tylko nie przyspieszaj. I on gdzieś zniknął w tłumie, w crowdzie. Dobrze, i policjant rozejrzał się po zoo, zaaresztowali całe zoo normalnie z pistoletami, wystraszyli klientów i poprosili wszystkich, żeby wyszli. Czyli tamten gościu też mógł po prostu ściągnąć już wszystko i wyjść. Na początku przeszukania przez kryminalnych rozglądali się tutaj i jak wszyscy wizytorzy wyszli, czyli ci, którzy przyszli do cyrku, chciałem powiedzieć, do zoo, żeby się dobrze bawić i tak dalej, no to oni prawdopodobnie znaleźli tego kryminalistę. Did he find another way out? Czyli on musiał znaleźć jakąś inną drogę ucieczki. Wcale nie, prawdopodobnie musi tu gdzieś być. Ale jeden z ziomeczków odnotował, że jest tu bardzo podejrzana rzecz przy słoniu. Cóż to za rzecz? Czy to jest skok wiary? Czy on jest w czapce Foresta Gumpa? Co to? Aha, ma rybę! Słonie nie jedzą ryb! Jak karmić flądrą słonia albo czymkolwiek? Co za debil! Co to za jesiotr mały? Od razu został aresztowany razem z rybą, poszedł siedzieć do więzienia. Bonusowe pytanie. Która jest bogata? Mr. Myers? Mister to jest miejsce mężczyzny, a nie Miss Myers, a tutaj jest CEO, czyli prezydent, właściciel firmy, więc ta po lewej jest biedna. Dlaczego? Dlatego, no właśnie, Mel's name is not her table, czyli to nie jest jej stół, zrobiła sobie po prostu zdjęcie, czyli typowa influencera. Kto nie jest bogaty? Tamten jest lekarzem, ona po środku, ciężko powiedzieć, ten jest mechanikiem, ale rented, że wypożyczony ma samochód na tej zasadzie. A czemu ona może nie być bogata? Nic nie wskazuje na to, czy jest bogata, czy biedna. No rented. Wypożyczony, to akurat proste. Izabela Wells, a ta ma torbę z Izabeli. Isabella. Powiem wam, ciężko powiedzieć, napiszcie w komentarzach, prawdopodobnie będzie. A, ta jest designerką i musi być bogata. No dobra, a to designerka nie może być bogata? Kto jest bogaty? Gościu z drineczkiem, ten tutaj na rowerzu z tatuażem i gościu, który uciekł z więzienia prawdopodobnie z łyżką. Porąbana, ale stawiam na gościa z więzienia. No ciężko się domyślić tutaj, co się wydarzy. Napisz w komentarzach, dobra, czyli ten w więzieniu może być bogaty. Adam przyjechał ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam się przejechać jakimś katamaranem, powiedzmy, no nie, gdzieś płynęli. Dobrze się bawili widokami na deku, czyli na platformie widokowej, żeby oglądać wszystko, co tam się dzieje. Kiedy członek zarządu przyszedł z ogłoszeniem, czyli prawdopodobnie kapitan, ktoś ze stafu, powiedział, proszę uważać, proszę zostań alarm, żeby, no, wiecie, o co chodzi. O kurde, tutaj jest maniak, she's a maniac, maniac, która ludzi na tym statku, co z nimi. Adam napisał wiadomości do swoich przyjaciół, czyli do Lany, do Josha i do Marka. Jeżeli to byli jego przyjaciele, to żaden z nich nie jest tym maniakiem prawdopodobnie. Mark, posłuchaj mnie, słucham koncertu jakiejś kapeli. Po co? A Lana co tam? Opala się? I'm chilling by the pool. Czyli chilluję przy basenie. Odpoczywam w moim pokoju. Mam chorobę morską. Czyli ten pierwszy może być maniakiem z racji tego, że Adam odkrył, że coś tu się dzieje niedobrego, a właściwie to, że jeden z nich definitywnie kłamie. No na pewno Mark, jak może być na koncercie swojej kapeli? Te zagadki robią się coraz bardziej łatwe, łatwiejsze, łatwiuńkie. Więc Mark... To jest, jesteś najsłabszym ogniwem, spadasz w przepaść, oczywiście, że tak. It's Josh. Wszyscy, którzy mają chorobę morską, nigdy nie zostają w pokojach. Co? A co robią? Myślałem, że on mu napisał, że jest na koncercie swojej kapeli, gdzie wszedł z nim na statek. Kurde, rozje...
miłe. Fajerwerki na Sylwestra w mojej głowie, to jest niesamowite. Ewa pojechała na ekspedycję na Antarktydę. Fajne wycieczki, czyli ona jest bogata, oczywiście, że tak, z grupą naukowców. Pewnego ranka ona odkryła, że oni nie są naukowcami prawdopodobnie. Że cała drużyna zaginęła, bo poszła wyrzucić pierścień do lodowego wulkanu. Znalazła tylko zapieczętowany list nieopodal. Przeczytała oczywiście ten letter i oczywiście była tam łopata. I szalony naukowiec porwał jego przyjaciół. Mogła ich uratować, rozwiązując zagadkę. Powiedzmy, że my jesteśmy tą kobietą i teraz zobaczymy, czy uratujemy swoich przyjaciół. Numer, który wybierzesz, jest numerem metrów. Poszła tyle metrów, ile fabryka jej dała w butach i zaczęła digować, czyli zaczęła kopać w lodzie. No dobrze. Co? Następną podpowiedzią było czekanie na kolejną. Ile miesięcy ma 28 dni? Każdy. Każdy. Razem z lutym. 12 miesięcy. Czyli musiała kopać 12 metrów w dół. Znalazła torbę. Myślałem, że to jest koniec, ale to było łatwe. Tam była książka i puszka z farbą, dobrze. I w tej puszce z farbą pomarańczowej i śrubokręt i jakaś notatka. Cztery rzeczy. Wbiła sobie tak w luźny ten na Antarktydzie. Nauczyła, wiedziała jak ma na imię naukowiec. Nazywa się Eaton. Okej. I ten zamknął jej przyjaciół w laboratorium w jaskini. No dobra, czyli ona zaczęła szukać, rozglądać się za tą jaskinią. No, były cztery przejścia do tej jaskini. Jakieś pająki były. Na Antarktydzie pająki, one by tam przeżyły? Jest trochę porąbane. Tu jakiś niedźwiedź polarny pewnie. Tutaj ogromna, agresywna małpa. To mógł być goryl, ale niekoniecznie. Nie wiemy tego. Tutaj było mamut. A, czyli przez mamuta możemy przejść, bo mamuty wyginęły. Prawdopodobnie takie będzie rozwiązanie tej zagadki. I tutaj bottomless well, czyli dziura, do której możesz wpaść i nigdy nie zobaczysz, co jest na samej górze. Więc wybierzmy bramkę numer 3. No, jeżeli jesteśmy, no oczywiście widź na całość Zygmunt Heiser, no to mamut tutaj powinien być rozwiązaniem, z racji tego, że mamuty dawno wyginęły. Chociaż słyszałem już swoje teorie, że naukowcy to próbują gdzieś tam przywrócić do życia te mamuty. Trzecia z mamutami, dlatego, że mamuty nie istnieją, prawda? I jest 2020 rok, mamuty wyginęły. No, Ewa szła dalej, znalazła w środku psa. To jest prawdopodobnie border collie, albo jakiś... To nie był normalny dog, to był dog cybernetyczny. Kuźwa, dogi z Tesli, niemożliwe. Robot dog, ale miał piękny ogonek. Mikrofon w ogonie ma schowany, można mu mówić do ogona, do dupska można mu mówić. Zaczęła uciekać, jak on mógł ugryźć, jak on nie miał mordy w ogóle. Zapamiętała, że miała książkę, puszkę z farbą, śrubokręt i notatkę, tak? Czyli myślałem, że jak były wcześniej cztery przejścia do jaskini, to że cztery elementy, które mogliśmy wykorzystać. Co powinno jej pomóc? Puszka z farbą, żeby go zalać i żeby go tam pokopało. Postawiałbym na puszkę z farbą, bo śrubokrętem nie zdążyłaby go rozkręcić, więc weźmy puszkę z farbą. Oczywiście, że tak, żeby nie widział, gdzie biegnie, kuźwa świr. Oczywiście, że puszka z farbą, dlatego na razie wszystko nam się udaje. Rzuciła za siebie do akwarium i zbiła wodę, a ten pies przebiegając, elektroniczny pies, troszkę złapał wiatru w żagle wody wstawy, prawda, i go skręciło, dobrze, i opadł mu mikrofon. A ona wyciągnęła przy okazji klucz, zaczęła się rozglądać dookoła siebie i dalej była jak Kate Walker z Syberii. Suddenly zobaczyła klucz w środku akwarium, czyli wzięła go ze sobą i poszła do kolejnego pokoju, do którego prawdopodobnie pasował ten klucz, ewentualnie ten klucz będzie pasował do innych pomieszczeń, które zobaczy tutaj. Kiedy weszła, drzwi się nagle zamknęły. Był powiew antarktycznego powietrza, to chyba normalne, i zobaczyła jeden jedyny stół z tabletem w pokoju, w sensie z jakimś laptopem prawdopodobnie. Otworzyła laptopa i było tam załączone wideo. Wysunęła laptop. Normalnie wysuwane laptopy, tak to działa. Próbowała ogarniać to przez 50 minut. I gastrujący wypełnił pokój! A, za 50 minut gastrujący wypełnił pokój. Musisz szybko to zrobić. Antidotum jest po prostu w środku tego, w środku szafki. Ma 50 minut, żeby brać pigułki, zanim gaz się uwolni. Instrukcja na opakowaniu z pudełkami pisało brać 4 pigułki co 15 minut, a ma 50 minut, tak? Oczywiście, że da radę, bo to zajmie
15, 30, 45 minut łącznie, bo pierwszą bierze jako 0, 0, druga jako 15, trzecia jako 30, czwarta jako 45. 15 minut wystarczy po wzięciu pierwszej pigułki. No przecież to było bardzo łatwe. Oczywiście, że tak, wszystko rozkminione, także gaz trujący jej nie zatruł i mogła pójść do następnego pokoju. To jest jedna z najlepszych zagadek, jakie rozwiązywałem. Nie tylko dlatego, że mi idzie, tylko dlatego, że to na koniec, jak się okaże, to jest jakiś prank albo cokolwiek innego, to będzie turbo ciężkie. Ewa uwolniła ich wolno, oni jej podziękowali, każdy dostał przytulasa, proszę, proszę bardzo. I oni musieli wydostać się stąd as soon as possible, czyli ASAP, najszybciej jak to możliwe. I trzy drzwi prowadziły do wyjścia. Jak się skuje gdzieś na końcu, to będzie tragedia. Mamy za pierwszymi drzwiami groźne niedźwiedzie polarne, proszę bardzo. Za drugimi drzwiami mamy... jest bardzo zimno i nie przejdziesz. Normalnie ściana lodowa. A pod spodem mamy, jak deep water, wypełniona piraniami. Piranie na Antarktydzie, one już dawno zamarzły. No to brałbym znowu bramka numer 3, bo krwiożercze niedźwiedzie i miejsce do przejścia, chyba że mieliby miotacz ognia, którym mogliby przepalić to wejście środkowe, żeby spokojnie przez to przejść, ale piranie na Antarktydzie, no wydaje mi się, że nie. No tak, oczywiście znowu trafiliśmy, także jest dobrze, bo, jakie jest tłumaczenie, było w lodowej jaskini, która była cała zamarznięta, więc piranie... Mogli przejść po lodzie. No tak, w sensie te piranie może i tam są, może i żyją na Antarktydzie, ale pod zamarzniętym jeziorem. Pakowali się i wypierdzielali do domu, na skuterach śnieżnych pewnie do Kanady. To była jedna z najlepszych i najdłuższych zagadek, jakie rozwiązywaliśmy, ale nie było żadnego problemu, więc jeżeli w którymś momencie się pomyliłeś, to napisz w komentarzu i przynajmniej nie oszukuj, okej? A ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie najlepszych zagadek, które 99% nie potrafi rozwiązać. Musicie spróbować, mam nadzieję, że spróbowaliście. Wpadajcie tutaj na kanał 7 Second Riddles, on będzie oczywiście w opisie, to są najlepsze zagadki, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały i dobrze się przy nich bawimy, są bardzo fajne animacje, no i my możemy sobie je rozwiązać przy okazji. Tymczasem żegnam się z wami bardzo serdecznie, odcinki od poniedziałku do piątku o 15, weekendy o 10 i mam dla was jedną zagadkę. Jaki kolor ma zostawienie łapki w górę pod filmem? Napiszcie albo sprawdźcie sami. A jak chcecie więcej zagadek, dajcie znać w komentarzach.